Moje obecne pukanie ma na celu usunięcie nagarów z okolic pierścieni tłokowych. Poniżej przedstawiam, jak wyglądają pierścienie w innych silnikach M47 ze sporym przebiegiem. Jak dokładnie wygląda sytuacja u mnie, nie wiem, bo bez rozbierania nie da się tego zweryfikować. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW X3 rok produkcji 2007, silnik M47 2.0 diesel, 150 koni, przebieg 312 tysięcy km. Cel główny odcinka nieco inny niż zazwyczaj, mianowicie w tym odcinku jest do sprawdzenia wpływ płukanki długodystansowej na parametry oleju silnikowego. Pod lupę zostanie wzięta płukanka Oisin Release Tech Power Cleaner Long Life. Samochód był już obecny na kanale dwukrotnie w odcinkach numer 41 oraz 150. Według właściciela pojazdu taki eksperyment jest dość unikatowy. Są już odcinki z płukankami Oisin numer 58, który według właściciela nic nie wnosi, bo to zwykła postojowa płukanka. Numer 153, wcześniej 98, też nic nie wnosi, bo olej jest bez płukanki. Inicjatorem tego eksperymentu jest Filip, którego możecie kojarzyć z akcji serwisowej mojego samochodu, odcinek numer 242. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Filip skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajduje się zastosowana płukanka oraz cztery próbki do badań. Próbka A jest to świeży olej wymieszany z resztkami w silniku. Próbka po przejechaniu 35 km od momentu wlania do samochodu samego oleju Ravenol. Próbka B, świeży olej dobrze wymieszany z płukanką. Próbka po przejechaniu 110 km na płukance długodystansowej. Olej Ravenol pracował 35 km plus 110 km na płukance Long Life. Próbka C po przebiegu 2769 km. Tutaj warto zaznaczyć, że pobór nastąpił zanim wykonano dolewkę 0,4 litra świeżego oleju. Próbka D po przebiegu 5950 km, głównie trasa Polska-Chorwacja-Polska. I to jest ta próbka, która uwzględnia dolewkę świeżego oleju w ilości 400 ml. I na końcu jeszcze, jak wygląda płukanka z przodu, z tyłu. Do samochodu zalany został olej Ravenol VSW USVO Clean Synto w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jak już zostało zapowiedziane we wstępie, w roli dodatku występuje płukanka długodystansowa. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebiegi badanych próbek to odpowiednio 35 km, 145 km, 2769 km oraz 5950 km. Eksploatacja w mieście to zaledwie 1%, dominują odcinki przekraczające 20 km. To, że wykonano dolewkę w ilości 400 ml, to już wiecie, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Filip napisał tak: mam pomysł na nowy odcinek, płukanka estrowa Long Life Oisin, czy jest bezpieczna? Zależy mi na tym, żeby przetestować dokładnie te próbki, bo chciałbym wiedzieć, czy mogę bez obaw dalej na tym jeździć, mam już 6000 km. Tej płukanki nie należy traktować jak tych, które do tej pory występowały na kanale. Filip obstawia, że lepkość nie zjedzie w dół, tak jak w przypadku innych, z reguły kilkanaście, kilkadziesiąt procent, bo ta płukanka jest gęsta jak olej, konsystencja płynnego miodu. Tak więc nie należy jej traktować jak wszystkich innych płukanek na 15 minut płukania. Główny cel to zbadanie, jakie zmiany zachodzą w oleju po dodaniu płukanki estrowej Long Life od Oisin. Płukanka Long Life, którą zastosowałem, według producenta posiada w swoim składzie polimerowy środek smarny dla wyższego bezpieczeństwa procesu czyszczenia. Ta płukanka ma konsystencję oleju i nie jest tak agresywna jak zwykłe płukanki, dlatego aby była skuteczna, trzeba na niej przejechać przynajmniej 1000 km. Według producenta można ją utrzymać w silniku aż do następnej wymiany oleju. Tak więc przekaz ze strony producenta jest taki, że to produkt, który działa powoli, stopniowo, bezpiecznie i można na nim jeździć. Dlaczego zdecydowałem się na tą płukankę? Samochód, którego jestem posiadaczem, w przeszłości miał wymieniany olej zgodnie z polityką Long Life.
rzadko kiedy poniżej 15 tysięcy km. Po zakupie płukałem ten silnik dwa razy przy pomocy zwykłych płukanek na 15 do 30 minut. Myślę, że większość zanieczyszczeń została w ten sposób usunięta. Trzeba jednak pamiętać, że 15 do 30 minut czyszczenia na wolnych obrotach, a nawet delikatna jazda na zwykłej płukance raczej nie wyczyści bardzo twardych nagarów w miejscu, gdzie docierają bardzo małe ilości oleju. Tak mi przynajmniej moje doświadczenie i logika podpowiada. Moje obecne płukanie ma na celu usunięcie nagarów z okolic pierścieni tłokowych. Poniżej przedstawiam, jak wyglądają pierścienie w innych silnikach M47 ze sporym przebiegiem. Jak dokładnie wygląda sytuacja u mnie, nie wiem, bo bez rozbierania nie da się tego zweryfikować. Nie mam jednak powodów, aby uważać, że w moim silniku jest inaczej. Przyglądając się zdjęciom, proszę zwróć uwagę na pierścień olejowy, który w klasycznych silnikach posiada szeroki otwór na swojej długości, przez który widać sprężynę. Niestety w silniku M47 BMW zastosowało inne rozwiązanie, stosując pierścień olejowy posiadający w swojej budowie malutkie dziurki. Niestety te feralne dziurki z czasem zapychają się nagarem i uniemożliwiają prawidłową pracę pierścienia olejowego. Po dłuższym przebiegu pierścień olejowy wygląda tak jak na tym zdjęciu, a po mechanicznym czyszczeniu pierścienia olejowego z zewnętrznej warstwy nagaru widać, że większość jego dziurek jest nadal zatkana. No i właśnie z tej przyczyny zdecydowałem się na zastosowanie płukanki długodystansowej w połączeniu z bardzo płynnym olejem dobrej jakości, jakim jest 0W30 od Ravenol. Myślę, że ten duet na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów ma szansę na wyczyszczenie tych pierścieni olejowych. Innej opcji bez rozbierania niestety nie widzę. Nie chcę jednak wylać dziecka z kąpielą, bo jak wiadomo, oprócz lejącego się oleju z odmy, jak w większości M47, nie borykam się z żadnymi innymi problemami. Możliwe, że to jest pochodna nieprawidłowej pracy tych pierścieni. Chciałbym, aby test wykazał, jak bardzo swoimi właściwościami odbiega ta mieszanina płukankowo-olejowa w odniesieniu do czystego oleju Ravenol. Zrobiłem już 6000 km na tym eliksirze czyszczącym. Czy mogę go jeszcze zostawić w silniku i jeździć dalej? Czy może lepkość i inne właściwości tak bardzo spadły, że rekomendowane jest pilne spuszczenie tego oleju? Szukamy zatem odpowiedzi na te pytania. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Próbki oleju świeżego Filip nie przesyłał, ponieważ to jest ten sam olej, który niedawno badaliśmy w odcinku numer 243. W ramach przypomnienia wykazano bardzo wysoką zgodność. W stosunku do deklaracji producenta zgodność oscylowała w okolicach 1%. W drugiej kolejności próbki oleju przepracowanego. Do przebadania są 4 próbki. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Zaczynamy od pomiaru lepkości oleju przepracowanego po zaledwie 35 km. Ta próbka nie zawiera w sobie płukanki. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju przepracowanego po 35 km jest następująca: 59,6 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 195. Wnioski od razu: sytuacja pod kontrolą, zmiany na poziomie 2-3%. Na starcie jest bardzo dobrze. Przechodzimy płynnie do drugiej próbki, oznaczona literką B. Zaplikowano płukankę i przejechano ekstra 110 km. Lepkość dla oleju przepracowanego po 145 km jest następująca: 60,1 w temperaturze 40 stopni oraz 11,8 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 197, czyli po dodaniu płukanki nie dość, że lepkość nie spadła, to zauważalnie wzrosła, zbliżając się do poziomu wyjściowych świeżego oleju. Sytuacja z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych bardzo dobra.
przechodzimy do próbki C po przebiegu 2769 km. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 2769 km jest następująca: 57,6 w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 199. Następuje zatem delikatny spadek lepkości, około 4-5%. Sytuacja bez zastrzeżeń, takie zmiany należy uznać za w pełni akceptowalne. I czas na ostatnią próbkę, próbka D z przebiegiem 5950 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5950 km jest następująca: 57,3 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 197. Jaki wniosek? Lepkość minimalnie spadła w stosunku do poprzedniego pomiaru. Zmiany na poziomie akceptowalnym. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych nie doszukuje się tutaj żadnych niepokojących sygnałów. Dodatkowo można pokusić się o porównanie z poprzednimi etapami dla tego samochodu. Występował w nich olej motul oraz PMO, natomiast przebieg był o kilka tysięcy większy, jeśli chodzi o uzyskane wyniki, poza pierwszym etapem, gdzie był stan ostrzegawczy, reszta porównywalne poziomy na zielono. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia i tutaj zaprezentuję Wam, jak plamy ocenił sobie Filip we własnym zakresie. Płukanka wpływa na zmiany w zachowaniu się oleju, widać to po innej budowie rdzenia i pierwszego kręgu. Spoglądając na A i B widać różnicę w budowie rdzenia, w B w odniesieniu do A rdzeń ulega rozmyciu. Możliwe, że jest to efekt substancji czyszczących, rozpraszających zawartych w płukance. Według mnie nie ma jakichś istotnych zmian w budowie kręgów w B, C i D. Im większy przebieg, tym obraz jest ciemniejszy. W odniesieniu do A próbki z płukanką B, C, D mają bardziej poszarpany zewnętrzny drugi krąg, efekt płukanki. Jeśli przyjrzymy się dobrze próbce D po przebiegu 5950 km, to też można tu wyróżnić rdzeń i dwa pierścienie o podobnych wielkościach co te wcześniejsze, próbka B i próbka C. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy każdorazowo widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby wygenerować widmo różnicowe, które porównamy w drugiej kolejności. Na wykresie umieszczamy wyniki dla wszystkich próbek, łącznie z olejem świeżym. Pierwsza obserwacja, widmo dla oleju po przebiegu 35 km leży blisko widma dla oleju świeżego, co znaczy, że na starcie degradacja nie była mocna. Czytaj, pozostałości po poprzedniej wymianie nie są duże. Druga sprawa, płukanka istotnie zmienia przebieg krzywej. Na tym wykresie wskazuje dokładnie, w których miejscach na widmie następuje zmiana. To może oznaczać, że płukanka skutecznie wymieszała się z olejem. Profilaktycznie zaznaczę, że dla wyznaczenia widma różnicowego próbką odniesienia będzie próbka B, która zawiera w sobie płukankę. Dzięki temu ocenimy poziomy degradacji takiej mieszaniny w trakcie rzeczywistej eksploatacji. Odczyty dla próbek po przebiegu 2769 km oraz 5950 km. Co warto podkreślić, zauważalnie zwiększony poziom zanieczyszczeń dla próbki po przebiegu blisko 6000 km, ponad dwukrotnie większe poziomy sadzy. W obszarze 1730 następuje zauważalne zmniejszenie koncentracji płukanki,
Reszta parametrów stan akceptowalny, ewentualnie wczesno ostrzegawczy. Wyniki prezentuję na tle poprzednich etapów, dzięki temu można zrobić kilka dokładniejszych porównań. Podsumowując, jakość końcowa takiej mieszanki jak Ravenol Plus płukanka długodystansowa mierzona syntetycznym miernikiem jest na poziomie 80%, co oznacza, że nie było przeciwwskazań, żeby jeździć na tym przez blisko 6000 km. Myślę, że właśnie teraz jest dobry moment na wymianę na nowy olej. Test lepkościowy wynik bardzo pozytywny, test bibułowy oraz test spektralny bez zastrzeżeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!